Poczekajcie, właśnie będę dzwonił do Gieremka, zobaczyć co się tam u mnie dzieje. Co oni tak głupoty gadają. Znudziło się im już. O, właśnie. Porozmawiam z Krzysztofem, zobaczymy co on ma do powiedzenia dla mnie. Czyli że co, teraz dzwonisz do Krzyśka, czy? Nie, do Gieremka. Do Gieremka. Bo aha. Do Krzyśka ja nie mam numeru. Aha, dobra. O, dzień dobry. Z tej strony Wojtek. Cześć Majorku. Cześć Majorku. Co tam czułaś? A nic. A ja wybieram się niedługo. A, po walce. Słucham? Bo pierwszego będę miał walkę z Andrzejem. No ale ogółem w następnym miesiącu po gali wybieram się do Polski, bo muszę pewne sprawy. A jak po prostu będzie miał ochotę wpuścić mnie Krzysztof, to mogę przyjechać. No dobra, to pozdrów. A bo ja zadzwoniłem, a ja ci... No a czekaj, bo ja temu zadzwoniłem, bo ogółem się zmartwiłem, bo piszą, gadają, że po prostu, że Krzysztof jest w szpitalu. A dobra, pozdrów Jacka. Dobra. No na razie. No na razie. Hej. Dobra. Wojtuś, to wszystko, tak? To słyszeliście. Rozmowa z Gieremkiem jest normalnie. Z nim można porozmawiać. Czy on pije, czy on nie pije, to mnie ogółem nie interesuje. Ja wiem, co ja robię. I ogółem widzicie. A gadacie, że on jest w szpitalu, nie wiadomo co, ale ja ogółem postanowiłem dzisiaj niedziela zadzwonić na szkolną 17 i dowiedzieć się co i jak. I serdecznie, gorąco Was pozdrawiam. Trzymajcie się miłej niedzieli. Tako. Pozdrowienia od Speluny TV i Speluny MMA i przy okazji. Na walki ciekawe. Tak jest. Krecik pozdrawia również, jak i wszyscy w zespole. O, a wczoraj sobie razem gotowaliśmy cały telewizor. Tak jest. Raz. Ja zacząłem, a ty pomogłeś. Skończyliśmy i pyszna. Ja dzisiaj tą zupkę zjadłem i bardzo jest pyszna. Dokładnie tak. Miłej niedzieli dla wszystkich, którzy nas oglądają. Pozdrowienia, trzymajcie się. Na razie. Na razie. Hej.